Jan był siostrzeńcem Nikefora II i to właśnie dzięki zamordowaniu wuja wszedł on na cesarski tron. Zamach ten ciążył nieszczęśliwie na reszcie jego udanych rządów. Wbrew pozorom niewiele wiemy na temat Jana, a jego biografia posiada liczne luki. Nie znamy nawet jego rodziców, ani znaczenia jego przydomku. Jeszcze przed objęciem tronu Jan dał się poznać jako sprawny dowódca pod rządami Romanosa II i swojego wuja. Po zostaniu cesarzem Jan wziął ślub z Teodorą, córką Konstantyna VII. Był wybitnym dyplomatą i strategiem. Dogadywał się ze wszystkimi stanami, ustanowił sojusz z cesarstwem niemieckim, wypchnął Rusinów z Tracji aż za Dunaj, odebrał Bułgarom prawa i insygnia imperialne. Urządził dwie udane wyprawy na Syrię i Palestynę, które miały być początkową fazą mega kampanii przeciwko Abbasydom. Plany Jana zostały jednak przerwane przez chorobę płuc. Cesarz ledwo dotarł z wyprawy do Konstantynopola, gdzie zmarł niedługo potem, ledwo zdążywszy pozamykać ostatnie sprawy.